Apolonu. Sugerowałoby to pewnie, że znajdujemy się w Grecji. Nic bardziej mylnego. Grecja bowiem w starożytności miała zdecydowanie większe terytorium. Znajduję się w Turcji, nad Morzem Śródziemnym, a uściślając Sidon. Świątynia Apolla została wybudowana najpewniej po zdobyciu miasta przez Aleksandra Macedońskiego w 333 roku przed naszą erą. Sprowadził on do Side kulturę hellenistyczną. Zanim jednak Side znalazło się w greckiej strefie wpływów, było częścią Lidii, a także Persji. Natomiast po upadku Imperium Aleksandra Wielkiego miasto przechodziło z rąk do rąk, od Egiptu przez Seleucydów, Cylicję, Rzym, aż po Osmanów i Turcję. Centrum Sidy to istna przeplatanka tętniącego życiem miasta i ruin pamiętających czasy starożytnej Grecji czy też Rzymu. Poza świątynią Apolla do dzisiaj zachował się fragment amfiteatru rzymskiego czy też łaźni. Niestety jakoś tak się złożyło, że trafiliśmy na samo zamknięcie. Bazar się skończył, ale dzień jeszcze nie, dlatego poszliśmy do pierwszej lepszej kawiarni i zamówiliśmy kawę po turecku. Wraz z czymś, co przypomina żelki. Znajduje się błękitny meczet w Sidy. Został on wybudowany w XVII wieku na polecenie sułtana osmańskiego Ahmeda I. Wodospady na rzece Manawka. W ich pobliżu żyją żółwie. Niestety dzisiaj postanowiły się schować.
Etap miejski naszej podróży dobiegł końca. Teraz wyjeżdżamy w góry Taurus. Co prawda wodospady Manavgatu to też nie do końca było miasto, bardziej przedmieścia, jednak teraz całkowicie pożegnaliśmy krajobraz miejski i jedziemy przez wsie położone w dolinie. Towarzyszy nam rzeka Kypryczej, w starożytności zwana Eurymedon. Po minięciu ostatniej większej wsi asfalt kończy się, a my podążamy dalej, drogą szutrową, czasami kamienną. Tazikanie. W najgłębszym miejscu osiąga blisko 400 metrów głębokości. Jest jednym z najgłębszych kanionów na świecie. Inna nazwa kanionu to Kuprul Kanion. Kuprul od mostu. Dlatego można go w cudzysłowie nazwać mostowym kanionem. Zapomniałem zaznaczyć, że gościem dzisiejszego programu są góry Taurus. Widać je na horyzoncie. A w górach Taurus, na wysokości blisko 900 metrów nad poziomem morza, położone jest starożytne miasto Selgr, a w nim
amfiteatr grecko-rzymski. Niestety jedna strona amfiteatru ucierpiała w wyniku trzęsienia ziemi. Rzeką Eurymedon, a obecnie Kypruczej, za panowania rzymskiego wybudowano dwa do dzisiaj używane mosty. Ten tutaj, nieopodal Selkę, został wybudowany najpewniej w II wieku naszej ery i zachował się do dzisiaj. Poza mostem nad Eurymedonem w pobliżu znajduje się również dobrze zachowany rzymski most Brugg.